Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przepraszam, że bez kamerki. Pewnie jak słyszycie, mam strasznie zniszczone gardło. Chorobsko mnie dorwało, ale speedrun 3.0 się rozpocznie oczywiście. Z góry przepraszam, postaram się mówić troszeczkę mniej. No głos jest okropny, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale jak to w zawodzie youtubera bywa, no nie ma zmiłuj się i zagramy sobie partię, będę komentował ruchy, więc zapraszam serdecznie. Przeciwnik rozpoczął ruchem skoczek na c3. Można grać oczywiście różnie, ja myślę, że po prostu zagram posunięcie e5, będę grać po prostu sobie logicznie. Po d4 oczywiście wybijam. Prawdopodobnie odbije hetman na d4, więc ja wtedy skoczek na c6, skoczek f6 i będziemy sobie rozwijać figury. Oczywiście tutaj rozwój przede wszystkim jest bardzo ważny. Jeszcze raz bardzo przepraszam za mój głos, a przy okazji, moi drodzy, przypominam o tym, że jest do nabycia kurs szachowy Ekspert. Można go nabyć tylko do 28 czerwca do godziny 22 i nie ma opcji, żeby było... Potem była potem jakaś możliwość zakupu. Słuchajcie, pomyliłem się, bo on mi zbił tutaj i będę musiał zepsuć sobie pionki. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, mam nadzieję. Grozi D5. Prawdopodobnie on musi zagrać C4. No właśnie, zauważył to skubaniutki. Niestety będę musiał troszkę pocierpieć z tego powodu. No ale posunięcie D6 trzeba zagrać, żeby może zagrać F5, gońca na E6 wstawić. Coś w tym stylu. Oczywiście, jeśli chodzi o eksperta, znajdziecie linki w opisie filmu i w komentarzu. Warto, bardzo piękny kurs, dużo materiału, 55 godzin czystego mięska i 435 lekcji. Moi drodzy, jest co robić. Jeżeli ktoś się chce świetnie rozwijać w szachy do poziomu co najmniej kandydata na mistrza, to na pewno sobie tutaj świetnie to zorganizuje. Znaczy, świetnie sobie poradzicie z tym kursem i na pewno wiele można się po prostu z niego nauczyć. To miałem na myśli. No dobrze, moi drodzy, jedziemy. Goniec F6, ustawiam sobie aktywnie figury. Będę chciał pewnie też zrobić długą roszadę. No przeciwnik ma lepszą strukturę pionków. Znaczy ja mam fatalną strukturę pionków, jeśli chodzi o te pionki. No ale może wyjście z wora jakieś strategiczne się uda. Zobaczcie, już się zaczyna prostowanie pionków, więc jak najbardziej wybijam. Świetnie. Hetman E7 i jest opcja zrobienia długiej roszady. Zobaczcie, jak sprytnie wieża stoi. A chwila, nie dostrzegłem, że on mi może zbić pionka. No trudno, trzeba zrobić długą roszadę. I posunięcie H4. Ja mam nadzieję, że on się tutaj pogubi trochę w tych zeznaniach. Dlatego, że zagramy sobie tak, będę chciał zbić tutaj, zepsuć strukturę. On może zagrać wieża na E1, ja hetman na D7 i będę groził prawie zdobyciem hetmana. Bo tak niby sobie odchodzę, ale tu jak zaatakuję hetmana, chociaż hetman H6 jeszcze ma, wieża G6. No, moje figury jakoś tutaj myślę, że grają, aczkolwiek... sprytnie. Muszę zejść królem na B8. Bo wszelakie pułapki będą grozić po goniec F5. Król B8 to na pewno jest dobry wybór. Jeszcze się tak zastanawiam teraz nad biciem. I skoczek na E5. Goniec E4 to tutaj. O, ciekawe. Ale chwila, jak zagram tu. On tu. Ja tu. On tu, ja tu, będę go gonił cały czas. Gonimy. Gonimy przyjaciela. Wziąć pod uwagę trzeba na pewno to posunięcie, ale myślę, że to nie działa tak jak trzeba. Gramy tak. Hetman tu, goniec tu. Aha, hetman F4. Ja zapomniałem, że po tym ruchu jest bicie skoczkiem po prostu, ale ciekawe jest to bicie pionkiem w sumie. Tu się wszystko broni. Nie chcę gońca wymieniać, właśnie o to chodzi. A może po prostu tak zagrać? No to też jest jakaś opcja. Goniec zawsze będzie trzymał na H8, bo jeżeli wieża wybije na E8, ja wybijam. On będzie się pchał pionkiem, zawsze mam goniec H8 na chwilę.
ale uparcie chcę wymieniać z Kubany. Tutaj, no nie, no muszę tak chyba. Może najpierw wybiję jedną wieżę z szachem. On prawdopodobnie wybije tym. Koniec H6. Wizualnie wygląda, jakby miał dwa pionki mniej. Ale to wszystko też nie jest takie proste, jak widać właśnie. Okej, no muszę tą wieżę gdzieś czmychać. Wieża G8 niestety. Pozycja nie należy do tych najłatwiejszych i najprzyjemniejszych. Goniec C2. No dobra. Teraz tak myślę, czy nie zagrać jakiegoś A5, żeby złapać lufcik. No, czemu ma służyć to posunięcie? No, tymi figurami się tutaj dobrze ustawił, trzeba to przyznać. Aha, on chce zagrać tutaj. To może ja skoczkiem o tu walnę, żeby spróbować tego gońca zbić. Tak. Aha, chwila. Dostanę taki ruch. Tu skoczek, wieża. Może być problem, będę musiał uciekać tu i nic nie uzyskam. No to już wiem, dlaczego jest goniec C2, chcę zagrać goniec A4 i tego skoczka mi sprzątnąć, bo skoczek broni ładnie pole E7. To znaczy ja mogę też tak zagrać, tylko że on tutaj mi i tak wejdzie. Wszystko jest za wolne, a jak tu. Oddanie pionka, ale za gońca. Tak, potem tak. Spróbujmy w ten sposób. To zawsze jest odciągnięcie obrońcy od punktu G5. Wprawdzie wiadomo, że jest pionek, ale zawsze to może zadziała ja w jakimś stopniu. Zobaczcie, odszedł od tego pomysłu i nie chce mi zbić skoczka. Może zatem skoczek G6 teraz, ale nie, skoczek G6 to mi wybije i wejdzie na E7. Dobra, ja myślę, że zagramy sobie A5, żeby mieć lufcik dla króla. Chociaż A6 było lepsze. Po wybiciu tutaj jeszcze będzie mi atakował pionka. Właśnie. Ale jak zbije wieżą, to jest F6. Jak zbije, to... A... Takie buty. Słuchajcie, robi się nieciekawie. Za dużo materiału tracę, niestety. Nie mogę sobie pozwolić, ale co, no odejdę hetmanem i co wtedy? No jedyna szansa zachować hetmany. Za dużo pionków mi poleciało, niestety. No tak, będę musiał tym końcem uciekać. Jedyna chyba sensowna ucieczka to na D7. Tutaj wybicie. Wchodzi w grę, ale... Jest nieciekawie. Tu jeszcze mi atakuje. Kosi pionki niemiłosiernie przeciwnik. Jest bardzo nieciekawie. Bo jak zagram tutaj, to nie wejdzie mi przynajmniej na F5, ale trzy pionki mniej, to już jest za dużo. Może tam coś ugryźć, a wtedy wejdzie tu. Dobra, idziemy A4, żeby zagrać A3. Jakaś ostatnia nadzieja na cokolwiek. A nawet tu zagrał, ciekawe. Zagramy tak. To jest taki ruch troszeczkę na cymbał, nie wiem jak to nazwać. Sorry za dzisiejsze moje... niemerytoryczne wystąpienie, ale jednak choroba jest tutaj no, ciężka. Zresztą jak słychać, wybił. Ok. Teraz się pojawia szansa. Wieża F8, wieża F6, żeby bronić.
i przejść wieżą na B6. Coś w tym stylu. Czy jakby się gońcą... A, co ja w ogóle gadam? Tu nie mogę teraz. Coś mi się ubzdurało. Ojej, to jest jeszcze gorzej. Coś mi się ubzdurało, że mogę wieżą tutaj zagrać. Aha, że po hetman H7 mógłbym wieżą. Jak zagram tu, to mi tak. To ja mu tu. Dobra, nie mam wyjścia. A właśnie, widzicie, jak on szybko gra. W sumie bez sensu chyba. Czy ja mogę tak? Skoszę mu pionka. Albo zagrać tak, tak, tak. Może w ogóle tak zagrać, żeby tam uderzyć. Tak zrobimy. Jest opcja, że tutaj wieżą zagram i wejdę tam końcem i już jakiś atak się może przeprowadzi. Aha. O rety, ale jestem ślepota, słuchajcie. A jak tu on mi zbije, ja zbiję, on tu. Wejdę tam. Coś postraszę, no nie wiem. Kurczę, złapał mi wieżę, no. Wszystkie moje figury stoją na 8 linii. Tak, wiem, że tu miałeś bicie, wiem o tym. Jedyna jakaś nadzieja na wieczne szachy. No cóż on może zrobić? Pionek jest zaawansowany. Ma wygraną, oczywiście, że ma. No ale szukam jakiejś opcji dla siebie. Moja opcja to jest taka, żeby zagrać gońcem tu i tu. No szacha może dać, oczywiście. A inna opcja jest taka, goniec B2 jest kapitalny. Będzie musiał tak zagrać. Jeszcze będzie miał problemy, mam nadzieję. Zagram tu. Ajej, nie zauważyłem wymiany hetmanów. Może on nie zauważy, że może mi bić hetmana. Zauważył. Poszukajmy sobie kolejnego przeciwnika. No ta partia do najlepszych nie należała, niestety. Ranking spadł leciutko. Mamy 2269. Jeżeli nie będziecie mogli słuchać mojego głosu dzisiaj, moi drodzy, no przepraszam was najmocniej. No strasznie zdarło mi się gardło. Czekamy na przeciwnika, czy on wykona ruch. E4. No dobra, spróbujmy go tutaj zaskoczyć obroną skandynawską. W sumie to, jak się zastanawiam, jakby wysiadł mi głos na kilka dni, to jak ja mam nagrywać filmy? Wiadomo, że można sobie zrobić przerwę, ale szachowe filmy chyba też się da nagrywać. No, wiadomo, że komentarz jest bardzo ważny, ale bez komentarza czasami też to chyba da radę, co nie? Nie no, wiem, że pisaliście w komentarzach pod filmami, że jednak komentarz jest ważniejszy niż jego brak. Thank you.
Przeciwnik za długo myśli, coś tam się dzieje, chyba ma problemy z internetem, tak mi się wydaje. Bo to, że go zaskoczyliśmy w debiucie, to na pewno nie jest fakt, że go zaskoczyliśmy w debiucie. Przepraszam najmocniej. Jest skoczek na C3, bijemy na D5. Bitka. Okej, no to myślę, że ruch E5. No jeżeli przeciwnik daje możliwość zagrania pionkiem centralnie do góry, trzeba z tego korzystać, skoczek C6. Dokładnie, no i wyprowadzamy figury w sposób bardzo naturalny. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Jesteśmy wyżej hetmanem, wyżej figurami, no. Prosta gra. Może jakiś F5, może nawet F6 na spokojnie, koniec E6, wprowadzenie wieżyczek. Tutaj można sprawę olać na pewno, ale niekoniecznie w sumie. Zagramy F5. Ja lubię tak sobie troszeczkę aktywniej bardziej pograć. Jeżeli on wymieni, to oczywiście wymienię. Jeżeli on zagra C4, to zagramy hetman D6. To się wszystko trzyma. No i w takich sytuacjach na pewno chodzi o to, żeby podtrzymywać grę. Co to znaczy podtrzymywać? Czyli starać się zapobiegać jakimś tam działaniom przeciwnika. Ja już zauważyłem, że on D4 jakby zagrał wszystko do końca, byśmy wybili, to zostałby zizolowanym pionkiem. Teraz zagram goniec na D5, sprowokuję go do C4, w ten sposób będę miał fajne pola. No i on właśnie tego nie zbił. Ok, zagramy sobie H6, bo już widzę, że skoczek będzie musiał uciekać, chyba że on zrobi tak. Dalej będę miał świetną grę, skoczek wróci i będziemy celować w pionka D3, bo tutaj trzeba było pilnować pola E6. Jasne też jest to, że on może próbować grać hetman B3 za moment, ale to jest wszystko za wolne, bo zagram tutaj, wybiję i wezmę pionka na D3. A pionek to jest bardzo dużo. W takiej dosyć symetrycznej. Okej, tutaj trzeba bronić też pionka na E5. Wieża E3 ewentualnie może zagrać, bronić tego pionka, dostanie F4, po odejściu po prostu wezmę. Aha, to też nie do końca wezmę, bo też będzie hetman B3 i tego pionka będzie mi kosił. To trzeba uważać. Ale jedno jest pewne. Czarne dostały po debiucie kapitalną grę. Bez żadnego wysiłku. No i spokojnie sobie tutaj czekamy na rozwój wydarzeń. D4 poszło, czyli on chce przejść do pozycji, gdzie będzie miał izolowanego pionka. Więc pójdę na to. Chociaż E4 można było rozważać, ale myślę, że rozważanie na temat izolowanego pionka jest przyjemniejsze i wieża D8 z powrotem na tego pionka. Przypuszczam, że jakiś tego typu ruchy hetman C2 może zagrać. Jakaś wieża D7, coś tu będziemy kombinować. Taka końcóweczka sucha, ja myślę, że ona jest bliższa remisu, wbrew pozorom, niż wygrania jej czarnymi. Ale to są szachy, tutaj się wiele może wydarzyć. H3, czyli zrobienie lufcika. No to co? H, wybije. Hetman B3, szach. Odejdę królem.
żeby uciec od tego szacha nieprzyjemnego. No, szkoda, że mam pionka na f5 już ustawionego, niestety. Trochę mi to przede wszystkim psuje obronę swojego króla. Ale może nie będzie to potrzebne. No, on też musi rozważać taki ruch, ale wtedy biorę pionka chyba na a2, więc wieża jest nieco zamrożona. A to jest tak, jak się przyglądam bliżej i dłużej tej pozycji, to widzę, że chyba jednak mogę tutaj zbić. Hetman c2 zagrał, no właśnie, dobrze zagrał. Ale wieża d7 również mam dobry ruch. Jeżeli on zagra wieża d1, to pokuszę się prawdopodobnie o pionka. On mi zbije tego, będzie atakował wieżę. Ja wrócę hetmanem. A, będzie chciał mi dać mata. To są takie buty. No właśnie. To nie będzie takie proste. No więc trzeba przyjąć inną taktykę chyba. Tutaj szach będzie nas... Muszę wrócić. A więc wracam. Nieudana próba, wieża D7. No muszę pilnować ósemki, jednak to jest ważniejsze niż łapanie pionków. A jak wezmę teraz tutaj, to on mi na końcu weźmie tego. No i to nie jest proste. Tak czułem właśnie, że ten pionek F5 będzie mi przysparzał sporo problemów. Zagram Ojejku, podstawiłem pionka. Słuchajcie. No swojego. Czy mogę tutaj wybić? Też się nic nie stanie. Nawet muszę tak zrobić. Się po prostu pozycja wyrównuje. Miałem dziwny zamysł, żeby przestawić skoczkę z E7. Ale się nie udało. No niestety, w chorobie ciężko się gra w szachy. Ale zobaczymy jeszcze, jak to się potoczy. Bo jeszcze taką widzę opcję, że... W sumie nie widzę chyba żadnej opcji. Nie wiem, co z tą wieżówką. Mówią, że wszystkie wieżówki są remisowe, ale to nieprawda. Aha, będzie coś tutaj kombinował. Wieża wejdzie tu. A, już widzę, wieża E8. Ewidentnie gość chce remisu. No muszę zagrać B6 raczej. No i właśnie problem polega na to, że mój król będzie mało aktywny. Znaczy będzie odsłonięty bardziej. Nie no, chyba trzeba zagrać tak na wieżówkę. Wieżówka jest mocno remisowa. O, nie chcę zagrać wieżówki. C5, podrzucę pionka wyżej. Muszę, bo muszę tutaj bronić. O, więc on szuka opcji na wygranie tej pozycji. Spoko. To jest ciekawa wiadomość dla mnie. Może tak zagrajmy. Chodzi o to, żeby tam uderzyć w punkt przeciwnika na F2. Już jest jakaś opcja, nie? Żeby tam zagrać i męczyć. No właśnie. I hetman D4. Tym razem to szachuś przejmuje inicjatywę, moi drodzy. Teraz mam takie chyba kopnięcie. Kto tu, to tu. No właśnie. Ale chwila. Tutaj to mi da szach. Co ja w ogóle... A, to ja wrócę. On zbije hetmana. Tak, działa wszystko. Wszystko działa. Przeoczył prostą taktykę. No więc teraz już się pojawia szansa na zwycięstwo. Dokładnie. Szach od hetmana. On musi wybić mi wieżą. Znaczy... To cały czas jest pozycja bliska remisu. On musi wieża D7.
Ale można kombinować. Chyba tutaj muszę zagrać. Na aktywność. Nie mogę pasywnie bronić pionka, bo to nic nie da. On oczywiście może zagrać coś w tym stylu. Będzie trzeba policzyć, czy ten marsz pionka jest dobry. On zbije, ja tu, on tu, ja tu. Może niewystarczający jednak, ale zagrał inaczej, więc wybijamy również na B2. A, no tak. Mam pomysł, zagram tu, bo chodzi o to, że jak on zagrałby i tutaj by mi rozszczepił pionki, to jest blisko remisu. Jak on zagra tak, tak, ja obronię tutaj, to mogę odbić... Aha, w sumie nie mogę. Tak, zagram na tego pionka. O, na jedno wychodzi. Zagram tak, on nie może wejść na trójkę, bo dostanie bicie z szachem. A nawet jak podprowadzi pionka, to też dostanie bicie z szachem na czwórce. A teraz... Dokładnie, podejdę królem sobie tutaj, troszkę wyżej, okej. Mogę chyba nawet tak zagrać odważnie, bo jak on mi zbije tego, to ja zbiję tego, to mu się nie będzie opłacało. A jednak zbił. To chyba źle zrobił, a może i dobrze. Może to jest jakaś szansa dla niego. Nie wiem. Na pewno muszę bronić pionka. Zagrać tak, żeby bronić tego. A czy tam wymiana była wygrana? Nie wiem. Podciągnę pionka tutaj. Byłoby zacnie. Oczywiście on może tak zagrać, mogę przepchać. Nie da mi tej przyjemności. Przejdziemy tak, żeby z tamtej strony coś podziałać. Może na razie tak, zobaczymy co on zrobi, bo w sumie nie wiem czy tak. A daje szacha, prostego szacha. Problem polega na tym, że mi tego pionka skosi. No niestety, to chyba będzie remis. A, no jeszcze skosił mi go łatwiej. Nie mam jak progresować, to jest najgorsze. No faktycznie, coś tutaj się nie popisałem. Może tutaj za chwilę. W sumie co to daje? Nie wiem. On tu, ja tu, on zbije tu. No nie, nic to nie daje. Muszę tak wrócić. I tak zagrać. Tak trzeba. Tu, tu. Ten ruch to już jest remisowy chyba. Do góry. No grunt, żeby nie przegrać chyba tej pozycji. No właśnie. No to remis. Nie będę go flagował, bo to bez sensu. Nie byłoby to fair. Zobaczę teraz, czy tutaj miałem wygraną po prostu tą końcówkę. Nie była prosta. Cały czas tutaj lepsza. Bierze E4, nie bierze D8.
Czyli wieżą trzeba zagrać po prostu do centrum i tutaj atakować. Mądrzejsze zagranie, trzymając linię przy okazji. A on się tam pomylił, zaraz zobaczymy, jak to silnik ocenia. Właśnie, wieża F2. Silnik to ocenia jako mniej więcej równo, chociaż jakiś progres jest dla czarnych. Myślałem, że on tutaj łatwo wygra, no się okazuje, że jednak nie. Wieżówki są bardzo trudne, moi drodzy. Jak widać, no tutaj chyba remis. Nie widzę opcji, żeby wygrać. Aktywność miał dużo. Okej, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.